Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj piątek. Jestem mega, mega podekscytowana, dlatego, że po waszym wczorajszym głosowaniu mogę powiedzieć, że od poniedziałku zaczynamy nową serię, w której będziemy porównywać dwa słówka, które mają podobne znaczenie, podobną wymowę, które bardzo często mylimy. Będę wam mówić, jaka jest różnica pomiędzy tymi Słówkami i będziemy oczywiście poznawać jakieś fajne przykłady, żeby to nie było tylko OK. Tu masz słówko jedno, tu masz słówko drugie. Zawsze, zawsze, zawsze przykłady są i są potrzebne. Jestem zwolennikiem uczenia się całymi zdawa zdaniami, a nie tylko pojedynczymi słówkami, zwłaszcza na takich niższych poziomach. Na tych wyższych wiadomo, uczymy się pojedynczych słówek również, ponieważ już potrafimy coś samemu sklecić. E, chciałabym, żebyśmy e, spojrzeli troszeczkę na ten tydzień, który minął. E, cześć, witam Was, fajnie, fajnie Was widzieć. E, chciałam Wam tylko, zanim, 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 e, zanim opowiem o tym e, tygodniu, który nam właśnie teraz się e, kończy, chciałam Wam tylko powiedzieć, że dzisiaj miałam tak masakryczną noc, że ja po prostu ledwo żyję, ale stwierdziłam, screw it, just do it. Nieważne, zróbmy to po prostu, spotkajmy się. I tak sobie postanowiłam, zrobiłam sobie kawę. Tutaj oto jest, w kubku, nie będę reklamować. I stwierdziłam, zacznę mój dzień teraz od tego mojego spotkania z Wami, a to noc i ten poranek do tej pory po prostu wezmę i przekreślę, tak jakby po prostu go nie było. I zacznę ten dzień od nowa na. na... Yy, taką, takim fajnym akcentem i właśnie widzę same znajome twarze, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Yy, słuchajcie, w tym tygodniu bardzo dużo różnych rzeczy powiedziałam i chciałabym to troszeczkę uporządkować, żeby nam się to wszystko nie zmieszało w jedno bla, 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 które nic nie znaczy, bo wiecie, łatwo jest tak się napompować, napompować taką pozytywną energią i wszystko fajnie i w ogóle szał i euforia, ale jest, jeżeli to nie przynosi żadnych konkretnych yy, działań, to wtedy jest to wszystko daremne. Y więc od czego by tutaj zacząć? Właśnie, od czego zacząć? E taki był wczorajszy live. Bardzo często, e bardzo często nie wiemy, od czego w ogóle zacząć. E ja proponuję zacząć od tego, żeby zastanowić się, tak jak mówiłam, w. Środę. E, jakie są takie rzeczy, które powinniśmy robić, które moglibyśmy robić, bo mamy do tego możliwość, bo mamy do tego umiejętności, bo mamy m, taki potencjał e, i po prostu zastanowić się, czy może czas jest właśnie na to, żeby zacząć te rzeczy robić. I to nie tylko chodzi oczywiście o naukę języka angielskiego, to chodzi o generalnie m, całe. Um, Wasze życie jako kształt, tak? Jeżeli całe życie chciałaś się nauczyć jeździć samochodem lub chciałaś się, e, nie wiem, chciałaś się umówić z jakąś fajną dziewczyną, to może po prostu zrób to teraz i nie czekaj, i nie odkładaj, bo jeżeli możesz coś zrobić, to jest twoim, coś, coś dobrego zrobić, to jest Twoim obowiązkiem to zrobić. Tak ja uważam, to jest moja opinia. Jeżeli coś możesz zrobić, to powinieneś to robić. Um, jeżeli już postanowisz, jaka ta rzecz jest... Jeżeli, jeżeli na przykład e, faktycznie chcesz e, nauczyć się tego angielskiego, to musisz się zastanowić dokładnie, czego chcesz się nauczyć. Dlatego, że oczywiście, że chcemy się nauczyć mówić po angielsku, ale jest bardzo ważne, żeby zastanowić się, po co nam ten angielski, czy my go potrzebujemy do pracy, czy potrzebujemy, e, jeżeli do pracy, to czy to jest język pisany, który potrzebujemy, czy język mówiony, e, czy potrzebujemy tego języka tylko do komunikacji na przykład e, gdzieś e, w w czasie wolnym, a może na wakacjach, a może mamy problem z pójściem do lekarza samemu. Zastanów się, do czego ten język angielski ci jest najbardziej potrzebny. Coś, co coraz częściej się pojawia, to język angielski dla mam, które mają dzieci w przedszkolu czy gdzieś w szkole i potrzebują się dogadać w szkole. Więc jeżeli takie jest twoje zapotrzebowanie, to pamiętaj, że właśnie tego typu słownictwa będziesz się uczyć, bo to oczywiście ogranicza od razu zasób słownictwa, który musisz opanować. I ogranicza też umiejętności, na których musisz się skupić. Jeżeli Twoim problemem jest odwaga w mówieniu, czy płynność w mówieniu, to absolutnie musisz zacząć właśnie to robić. A zwłaszcza jeżeli się tego boisz. Jedyny sposób na pokonanie strachu to zmierzenie się z tym strachem. Uciekając od strachu nigdy go nie pokonamy. E, bardzo zachęcam Was również do zrobienia testu na naszej stronie internetowej, jeżeli go jeszcze nie zrobiliście. E, chciałam tylko też powiedzieć, że niedługo ten test będzie e, troszkę zmieniony, także będzie możliwość napisania e, krótkiego, e, no nie wypracowania, ale paragrafu e, i... A, <laughs> Przepraszam, ja go dla Was sprawdzę. Także będzie możliwość takiego feedbacku bezpośredniego, co jest fajne. Jak już mamy jakiś, że tak powiem, już wiemy, czego się będziemy uczyć, to tak jak mówiłam w we wtorek, bardzo ważne jest, żeby zastanowić się, na co marnujemy najwięcej czasu, dlatego że fajnie, jeżeli postanowiliśmy, że na przykład musimy się nauczyć słownictwa z zakresu. Z zakresu, nie wiem, chodzenia do kupy albo słownictwa potrzebnego do pójścia do lekarza i ja już wiem, że już potrzebuję to słownictwo i wiem, że będę musiała to, to, te, te słowa, te zwroty powiedzieć, bo tutaj skupiam się na mówieniu i to jest bardzo, bardzo ważne, że już znalazłam problem, już wiem, na czym się chcę skupić. Bardzo jest ważne teraz, żeby znaleźć czas na to, żeby się tak zorganizować, żeby po pierwsze, tak jak mówiłam we wtorek, przestać marnować czas na głupoty, dlatego, że ja nie mówię, że nie możemy oglądać, oglądać, spędzać czasu na Facebooku, czy na YouTubie. Tutaj Krzyś powiedział: Ja muszę usunąć Facebooka, bo on mnie tak wciąga, ale jak ja cię będę wtedy oglądał? Pamiętajcie, że jest czas na wszystko. Eee, I tak jak mówiłam, ja, ja mam swoje programy, które oglądam na, na przykład na YouTubie e, i oglądam je o bardzo określonej porze dnia i przeznaczam na nie bardzo określoną ilość czasu. Także, jeżeli masz ten problem, ustaw sobie po prostu e, w jakiś. E, no chciałam powiedzieć licznik, a to nie jest licznik tylko taki stopper, który Ci po prostu powie, ok takie powiadomienie, ok godzinę masz teraz, czasu na to, żeby spędzić na przykład na oglądanie jakichś rzeczy na YouTubie na przykład i, i się pilnować to Jest bardzo ważne, a jak już uda nam się nawet, wiecie, odnaleźć, dowiedzieć, kto jest tym największym naszym marnowaczem czasu, czy to są seriale, czy to, to, czy to są media społecznościowe, czy to jest po prostu e, gadanie przez telefon, czy to jest e, spotykanie się na przykład z koleżankami, co jest bardzo dobre, e, ale opowiadanie głupot przez nie wiem, trzy godziny, które nic nie wnoszą dobrego do naszego życia ani do ich życia, to może jest czas. Ja Wam powiedziałam, obciąć to o połowę, ale może po prostu skrócić to o Jedną trzecią, jedną czwartą, i ten czas właśnie po, poświęcić na osiągnięcie tego celu, który, który chcesz osiągnąć. E, Jarek mówi, że angielski jest potrzebny do normalnej egzystencji w UK i życie staje się łatwiejsze. Wiesz, e, Jarek, ja generalnie mm, nie chcę być takim straszycielem, ale język angielski jest teraz nam potrzebny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego że wczoraj. Mm, Brexit został przegłosowany w parlamencie. Nie chcę się tutaj, wiecie, ośmieszyć mówiąc o faktach politycznych, a ja na polityce się naprawdę bardzo nie znam, ale w parlamencie został przegłosowany. Teraz tylko trafi do House of Lords i od końca marca pani Teresa May już ma otwartą drogę, żeby działać. Także, jeżeli kiedykolwiek był ważny czas na to, żeby nauczyć się języka angielskiego, to teraz jest. Jeżeli kiedykolwiek był ten czas, to teraz jest ten czas. Jeżeli kiedykolwiek wcześniej nie nauczyłeś się, nie miałeś motywacji, żeby się nauczyć, myślę, że teraz to jest ten czas, kiedy naprawdę warto jest się nauczyć języka angielskiego. Ja wiem, że Polacy, którzy już tutaj są, ponoć mają zagwarantowane wszystkie prawa. Ale y, to nie zmienia faktu, że ten język angielski będzie nam nadal bardzo potrzebny, nawet do takiej, do takiej, tak jak mówisz, Jarek, takiej egzystencji, do po prostu funkcjonowania w tym środowisku i nie bycia takim, wiecie, takim, y, nie życia w odosobnieniu, w takim polskim bombelku gdzieś y, u nas. Ulica Barcelona, teraz y, w Gloster, to jest takie miejsce, gdzie po prostu jest Polaków chyba najwięcej, gdzie można spokojnie sobie żyć i mieszkać i y, y, nawet nie nauczyć słowa po angielsku ale to nie tędy, nie tędy droga po prostu, dlatego że Wasze dzieci nie chodzą do szkoły angielskiej i Wy będziecie musieli się komunikować, wiecie, z, w szkole i z rodzicami innymi i, 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 i z kolegami swoich dzieci nawet, także bardzo ważne jest, żeby uczyć się tego angielskiego teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, um, dlatego jestem tutaj dla Was i od przyszłego tygodnia właśnie e, będziemy się uczyć razem, e, co rano, a to jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Bardzo, 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 bardzo chciałabym, żebyśmy wprowadzili nowy zwyczaj tutaj u nas w Kto Ambitnemu Zabroni. Po tych naszych porannych spotkaniach chciałabym, żebyś e, przeznaczył 15 minut albo pół godziny na naukę języka angielskiego. Niech to nie będzie tylko takie, wiecie, e, okej, okay, to ja sobie włączę Olę, ona sobie tam pogada, e, ja się ucieszę, fajnie, fajnie, fajna energia, a potem e, idę oglądać e, telenovela. Zróbmy tak, że od poniedziałku zawsze po tym, jak skończysz oglądać tą transmisję moją, póki masz jeszcze tą energię, póki masz jeszcze tą motywację, wtedy wyciągaj od razu swoje materiały do nauki, ustawiasz sobie tam jakiś timer, jakiś stopper, jakąś klepsydrę. Ja mam klepsydry, bo, bo, bo przynajmniej widzę, ile mi zostało cały czas. I na tyle, na ile możesz sobie pozwolić, po tej porannej transmisji bierzesz się do nauki, ok? I nawet jeżeli oglądasz tą transmisję wieczorem, nawet jeżeli wiesz, ok, rano ja mogę obejrzeć Ole, mam, 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 mam na to chwilę, ale nie mam czasu, żeby potem e, zabrać się za naukę, to nie musisz oglądać na żywo. Możesz obejrzeć sobie na przykład, e, nie wiem, o 11, o 12, wtedy, kiedy masz chwilę na to, e, i wtedy po prostu zaraz po transmisji bierzesz i Uczysz się. Um, bardzo bym chciała, żebyśmy zaczęli taki nowy zwyczaj od poniedziałku, żeby to już e, stało się taką, wiecie. Takim waszym nawykiem, bo wtedy, jeżeli tylko zmotywujesz się do tego, żeby mnie oglądać rano, to automatycznie codziennie 15 minut jeszcze poświęcisz na naukę języka angielskiego. To popatrz, czy ja będę mogła ciebie pilnować do tego, żebyś się codziennie uczył. Pododawaj sobie, ile te 15 minut się uzbiera w ciągu tygodnia, miesiąca i roku. I jak bardzo Twój język angielski się poprawi właśnie przez to, że tylko 15 minut, to nie musi być dużo, to może być po prostu 15 minut, poświęciłeś na to, żeby się nauczyć. Nasza nowa świecka tradycja. Dokładnie, Jarek, dokładnie. Cześć, Joasiu. Pamiętajcie, kto w małych rzeczach jest wierny, ten i w dużych jest wierny. Więc jeżeli jesteś w stanie być systematyczny i uczycie angielskiego po 15 minut codziennie, po każdym naszym spotkaniu, to wtedy jesteś też w stanie robić inne rzeczy systematycznie i zobaczysz, że to się naprawdę przetłumaczy na inne rzeczy w Twoim życiu, na inne obszary Twojego życia, gdzie nagle rzeczy, które zawsze odkładałeś, których nigdy nie, nie robiłeś, nagle robisz i nagle zauważysz, że faktycznie sam stajesz się bardziej systematyczny, dlatego że już. Jesteś systematyczny w jakiejś małej rzeczy. Także małymi krokami słuchajcie. Do tego Was zachęcam. Koniec gadania. Podsumuj sobie ten tydzień. Zastanów się, jakie rzeczy, jakie postanowienia masz na przyszły tydzień, tak żebyśmy od poniedziałku już zaczęli słuchajcie pełną pompą. E, już mogę Wam obiecać w tym momencie, że poniedziałek to będzie pierwszy odcinek naszej nowej serii. E, myślę, że tytuł roboczy taki, który ja mam w tym momencie, to Różnica Pomiędzy, ale można byłoby to jakoś fajniej nazwać. Jak masz jakiś pomysł na to, jak nazwać tą naszą nową serię, to napisz i może właśnie skorzystamy z Twojego pomysłu. Życzę Wam wspaniałego weekendu. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w poniedziałek pomiędzy 10 a 11. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki. Pa, pa.